Cześć, tu Karolina, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis, o który mnie bardzo, bardzo prosiliście na Instagramie. Jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to serdecznie Was tam zapraszam. Jest to przepis na kisiel na przeziębienia. Przepis na domowy kisiel malinowy. Jest to kisiel, który nas rozgrzeje w zimne dni, ale również troszeczkę zaspokoi naszą ochotę na słodycze, ponieważ będzie on przyjemnie słodki. Wiem, że zakup kisielu w jednorazowej saszetce jest naprawdę kuszącą propozycją, ponieważ jego przygotowanie zajmuje 30 sekund, ale możemy poświęcić dosłownie 2 minuty, żeby zrobić własny domowy kisiel, który nie będzie zawierał sztucznych barwników, konserwantów, no i cukru, który jest po prostu najgorszy. Nasz domowy kisiel możemy posłodzić dowolnie tak jak chcemy. Możemy użyć erytrytolu, ksylitolu lub miodu, jeśli go spożywacie, syropu klonowego, syropu z agawy, naprawdę czegokolwiek tylko chcecie i po prostu wybierzcie taki słodzik, który jest zgodny z Wami. Cześć, tu Karolina, montująca ten film następnego dnia. Właśnie zdałam sobie sprawę, że moja kamera w tym momencie przestała nagrywać, ale to może i dobrze, bo dobrze wiecie, że mam tendencję do zbytniego rozgadywania się, więc teraz zapraszam Was do przepisu. Więc kochani, by przygotować ten kisiel, należy przełożyć mrożone maliny do pojemnika blendera, dodać wodę, następnie kawałek imbiru i dowolny słodzik. Ja akurat dodałam ksylitolu. Następnie dodajemy również mąkę ziemniaczaną. Wszystko blendujemy na jednolity płyn. Będzie to takie zamrożone malinowe smoothie i tutaj jest bardzo ważne, żeby ta masa była kremowa. Potem przelewamy wszystko do garnuszka i tak na dobrą sprawę mieszamy. Podgrzewamy na bardzo małym ogniu i mieszamy tak długo, aż kisiel zgęstnieje. Gotowanie kisielu potrwa 2-3 minuty i gdy już osiągniecie ulubioną konsystencję, to zdejmijcie z ognia i przelejcie do dowolnej szklanki. Możecie jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Kisiel jest naprawdę przepyszny, naturalny, rozgrzewający. Niestety w związku z nagłym przerwaniem nagrywania nie mam pożegnania, ale życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Każda łapka w górę, każda subskrypcja i każda zakupiona książka jest to dla mnie niesamowite wsparcie i motywacja do dalszego działania, więc z góry dziękuję. I tak by the way, widzimy się jutro, ponieważ jutro jest znów kolejny film. Pa, pa!